Nosek nie wiadomo dlaczego zyskał miano obowiązkowego sprzętu pływackiego dla osób, które dopiero uczą się pływać. Pytając moich klientów bądź dzieci w grupach, dlaczego przynieśli nosek na pierwszy trening, większość powiedziała, że boją się wlewającej wody do nosa. Wiadomo, każdy z nas to przeszedł i wie, że to dosyć demotywujące uczucie do dalszego pływania. Wiąże się to oczywiście z wydechem nosem, który jest kluczowy w pływaniu. Jak dla mnie jest to jedna z najważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o pływanie. Dla porównania wyobraźcie sobie, że bierzecie ogromny wdech podczas biegu i wstrzymujecie go na parę dziesiąt metrów. Następnie gwałtownie go wypuszczacie, żeby szybko nabrać kolejny. Brzmi dosyć męcząco, prawda? Warto wspomnieć o zawodowych pływakach wykorzystujących nosek, bo też tacy są. Głównie wykorzystują go w stylu grzbietowym, ponieważ jak wiadomo, bardzo ważnym aspektem jest tam pływanie pod wodą. Zdecydowana większość pływaków nie korzysta z noska, wręcz wzbudza u nich niechęć. Lecz są takie osoby, na przykład Missy Franklin czy Tyler Clary, którzy stosują nosek podczas wyścigu. Wyobraźcie sobie, że nasz naturalny nosek mamy tuż pod nosem. Dziwnie to brzmi, ale mianowicie nasze wargi, składając w taki, powiedzmy to, dziubek, mogą zatkać nam otwory nosowe i tak naprawdę skutecznie chronić przed wlewaniem się wody do nosa. Trik ten jest niestety uwarunkowany genetycznie i nie każdy potrafi go zrobić. Na przykład ja. Wyglądam idiotycznie, a wciąż wylatuje mi powietrze z nosa. No niestety, Sławek. Lata pływania i dalej się tego nie nauczyłeś. Jak dla mnie jednym dopuszczalnym powodem do posiadania noska pływając są problemy zdrowotne, jeżeli chodzi o śluzówkę naszego nosa, bądź inne tego typu przypadłości. Chyba, że jest się Missy Franklin bądź Tylerem, czy też zaczyna się naukę nawrotów koziołkowych i tak naprawdę chcemy przyswoić mechanikę tego ruchu, nie zważając na wodę w nosie. W ramach ciekawostki na koniec dodam, iż są sporty, w których zacisk na nos jest wręcz obowiązkowy, czyli na przykład pływanie synchroniczne, pływanie z monopłetwą, czy na przykład freediving. Dajcie proszę znać w komentarzach, jakie wy refleksje macie na temat popularnego noska. Dziękuję za oglądanie, cześć!